Szanowne Państwo, apeluję do Donalda Tuska i wyślę pismo natychmiastowe, pilne, wniosek o uwolnienie, jak to prawda jest, bo jeszcze muszę zbadać, czy to prawda jest całkowicie, że Adam Trzaskowicz siedzi. Ja proszę, jako premiera, że jest tu napisane na tablicy i trzymam tablicę i proszę z całego serca o uwolnienie Adama Stanisława Trzaskowicza z aresztu, z więzienia. Gdyż on nie jest winny. Wypowiadałem się wcześniej, jak trzeba zrobić. Panie premierze, Donaldzie Tusku, przeczytaj pan tą tablicę sobie i zapoznaj się pan, że Adam Stanisław Czeszetkowicz nie jest nic niewinny, całkowicie. Dlatego, że różne błędy są i każdy człowiek może popełnić. Nawet małe dziecko popełnia błędy. Pan też był dzieckiem. W latach Adama Czeszetkowicza też popełniał błędy. Też był odarowany, niekarany i tak dalej. I on jeszcze jest młody. Jeszcze, jak tak ja mówię, zawsze mówię, że który jeszcze nie ma dzieci, nie ma lat tych dorosłych, ponad 50, 30, od 30 do 50 lat, to jeszcze jest mleko na ustach. I u Adama Czeskowicza jest mleko na ustach. Bo jeszcze nie jest żonaty, jeszcze jest, jeszcze jest dzieckiem. Ojciec zmarł, tak jak ja nie mam, panie premierze. On jeszcze tylko ma mamę, dzięki Bogu. Nie dobijajmy jeden jednego. Jeżeli pan, panie premierze, wierzysz w Pana Boga, Pana Jezusa, Matkę Przenajświętszą, te trzy osoby boskie, święte, to ja bardzo liczę, że te, co tu jest napisane na tej tablicy, Pan uwolni się. Bo niewolny niech cieszy się wolnością. Niech cieszą się dzieci, bo to ich jest rozrywka. Nie ma boisk, nie ma niczego. Za pana kadencji. Boiska u mnie szkoła była przy mojej ulicy szkolnej, teraz rośnie trawa, chwasty, pokrzywa i tak dalej. Apelowałem do zarządu, do zarządu mienia komunalnego, bo teraz przejęło pospolite. Pan dyrektor Janusz O. Zarząd mienia komunalnego łoży lachy. Nie chce przyjechać wykosić. Nie chce nic. Ale ja napisałem do Jagiellonii. Może Jagiellonia przejmie to boisko. Zobaczymy jeszcze, panie premierze. Panie premierze, jeszcze chciałem zaapelować do pana. Teraz niedawno dostałem w lampę. Od pijaka. Więc chcę się zapytać się pana, bo skierowałem do pana podwładnego prezydenta Truskoleckiego wniosek, skargę na dom, dzienny dom pomocy przy Nowogródzkiej 5 łamane przez 1. Pijak podeszedł, że tylko ja powiedziałem dla jego, że znam. Bo znałem, mówię szczerze, panie premierze, i po dzień znam. Z jego rodziny, bo był krawcem. Powiedziałem, że znam krawca takiego. Dostałem w lampę, że aż krew się polała. Przyjechała policja. Policja wezwała karetkę.
Dyrektorka wyskakuje do domu pomocy społecznej przy Nowogródzkiej 5 łamane przez 1 jak z procy. Tak jakby ktoś wystrzelił z proce, a ta proca leciała nie wiadomo gdzie. Tak samo i ona. Wyskoczyła do mnie. Panie Koronowicz! Kto wezął karetkę? Bo tak to było. Ja mówię, policja. Na jednej nodze jak w wojsku. Chyba pani dyrektor Ewelina była w wojsku. Panie premierze, u pana. Raptownie jak strzała odwróciła się, myk do gabinetu swego. Schowała się. Pozamykała okna. Żeby były jeszcze jakieś, bo tam kraty są, ale żeby były jakieś okienice. Panie premierze, tak jak u mnie. Panie premierze, zamknęłoby się nawet na okienicę. Teraz, panie premierze, skierowałem pismo do Straży Miejskiej. Nie ma tam. A nadal idzie chlanie, piwo, wino, wódka. A tablicę jak W pisze. Zakaz spożywania alkoholu. Więc postawię wniosek kategoryczny. Odwołanie pana przyjaciela Truskolaskiego ze stanowiska miasta, prezydenta miasta Białystoku. Z tego powodu, że nie ma policji. Policja boi się pijaków, bandytów, złodziejów. Ale jak Kononowicz to się nie boi. Zawieźć do Wariatkowa, umieścić jego. Za byle za co? Za byle co? Za głupoty. Nawet Kononowicz, żeby piarnął przed drogą, policja, karetka. Panie premierze, chcę naprawdę, żeby pan mnie przyjął. Apeluję z tą deską. Uwolnienie tego człowieka, dama Czeszczykowicza. Pilne, natychmiastowe. Jeżeli nie,